Witam Państwa bardzo serdecznie na 14. edycji programu Labirynt Historii. W tym roku nasz tytuł to Złoty wiek, epoka Jagiellonu i zajmujemy się w tegorocznym labiryncie, jak sam tytuł, dwoma ostatnimi Jagiellonami, Zygmuntem Starym i Zygmuntem Augustem i historią Polski w czasie ich panowania. Dzisiaj już wysłuchaliśmy wykładu pana doktora Sławomira Wróblewskiego, który opowiedział o Sądecczyźnie w czasach Jagiellonu. I naszym gościem jest dzisiaj profesor Marek Ferenc, historyk zajmujący się epoką wczesno-nowożytną, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor prowadzi badania z zakresu historii Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku. Opublikował m.in. monografie naukowe Dwór Zygmunta Augusta, Organizacja i Ludzie, Mikołaj Radziwiłł Rudy, czy działalność polityczna i wojskowa. Dzisiejszy wykład pana profesora nosi tytuł Jak doszło do zawarcia Unii Lubelskiej. No i jak wysłuchamy tego wykładu, to się właśnie tego opowiemy. Także bardzo dziękujemy panu profesorowi za przybycie i ja już oddaję głos. Ja dziękuję za zaproszenie. W dawnym wieku sądzę, muszę przyznać Państwu, że wiele tu się zmieniło. No. Ale bo jest stary jakby dla zamiejscowych, to jest taki Proszę Państwa, dlaczego będę mówił o Unii Lubelskiej? Raz jest rocznica, to jest jeden z powodów. I on jest mniej ważny. Drugi powód to jest taki, że w zasadzie z podręczników szkolnych można się dowiedzieć, że Unię Lubelską zawarto, wszyscy jej chcieli, było pięknie, wspaniale i nie było żadnych problemów, nic się nie działo, a było wręcz przeciwnie. Przede wszystkim wypadałoby zacząć Państwa przyczyn zawarcia tej Unii Lubelskiej. Też się stosunkowo rzadko mówi. Pierwszy powód, taki ogólny, to były postulaty tak zwanego ruchu egzekucyjnego. To był przyjazd taki ruch sztajcki, który miał za zadanie, czy chciał doprowadzić do tego, żeby były przestrzegane w Polsce prawa. Można powiedzieć, ten ruch egzekucyjny trwa do dzisiaj. To jest zawsze jakaś grupa ludzi, która dąży do tego, żeby przestrzegać po prostu prawa. I oni, jako jeden z swój najważniejszy postulat, wysuwali postulat doprowadzenia do Unii Polski z Litwą. Czyli chcieli jakby wrócić do tego, co jeszcze królowa Jadwiga zrobił. Drugi postulat, czy drugi powód zawarcia Unii, to była postępująca czasów średniowiecza integracja Wielkiego Księstwa Litewskiego z Polską. Coraz bardziej jakby te kraje stawały się sobie bliskie. Z siłą rzeczy jakiś następny krok był tutaj zrozumiały. Trzecim powodem zawarcia Unii była bardzo prozaiczna, wydaje się, sprawa. Brak męskiego potomka króla Zygmunta Augusta, tym samym brak sukcesora Jagiellona. Nie można było działać na tych samych zasadach, skoro nie było jednego z istotnych czynników, czyli dziedzica tego wielkiego księstwa. I w końcu czwarty powód, to jest chyba powód najważniejszy, przynajmniej dla Litwinów, zagrożenie Litwy ze strony Moskwy. Od śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku w zasadzie permanentnie Wielkie Księstwo Litewskie toczyło wojny z Moskwą i je permanentnie przegrywało, tracąc ogromne obszary. I jedynie udawało się czasami doprowadzić do czegoś, co kolokwialnie dzisiaj nazwalibyśmy remisem. W zasadzie przegrywano. Do jakiejś takiej równorzędnej walki udawało się doprowadzić tylko wtedy, jak przybyły posiłki z Polski. Zresztą opłacane najczęściej przez Litwinów. No i proszę Państwa, ten ostatni powód, to zagrożenie moskiewskie, też był bezpośrednią przyczyną zawarcia Unii Lubelskiej. Król Zygmunt Augustus taką wojnę z Moskwą prowadził. Jeszcze wtedy nie była Rosja, w dosłownym tak słowa znaczeniu, tylko Moskwa. I tą wojnę też przegrywał. W 1563 roku tracił ważne miasto Połock i nie był w stanie go w żaden sposób odzyskać. W ogóle sobie z wojną jakby nie bardzo radził. Postanowił zgromadzić ogromne siły i wreszcie to szale zwycięstwa przechylić
na stronę litewską, to były głównie siły litewskie. Polacy w tych wojnach nie uczestniczyli, tylko jako wysyłali posiłki od czasu do czasu. I król zorganizował ogromnym wysiłkiem całego państwa litewskiego wyprawę, którą określamy mianem Rodoszkowickiej, od miasta, gdzie było skoncentrowane wojsko. Tego wojska skoncentrowano około 47 tysięcy. Była jedna możliwość Wielkiego Księstwa Litewskiego, ogromna armia, głównie tak zwane pospolite ruszenie, czyli szlachta, która związana do służby wojskowej, które to pospolite ruszenie na Litwie nazwano służbą ziemską, właściwą. No. Okazało się, proszę Państwa, że w tej wyprawie nic nie osiągnięto, poza tym, że zrobiono piękny spis uczestników. Dzięki czemu wiemy mniej więcej, kto uczestniczył w tej wyprawie, jakie były rody szlacheckie, w tym czasie na Litwie i tak dalej. Nie osiągnięto nic. Gdybyśmy chcieli się doszukiwać jakiegoś powodu racjonalnego, dlaczego nie osiągnięto, to król w liście do Radziwiłła napisał, że miał katarus. Czyli miał katar. I to był jedyny powód. Tą sytuację taką bardzo niewygodną i nieszczęśliwą na Litwie, w jaki sposób korzystało, nie wiemy do końca, czy przypadkowo, czy nie, poselstwo polskie, które w tym momencie na Litwę przybyło i przybyło do tego obozu. Na czele tego poselstwa stał najważniejszy, można powiedzieć, urzędnik Rzeczpospolitej, czyli korony wtedy, kanclerz Walenty Dębiński. On wraz z innymi został wysłany przez Sejm Piotrkowski, który w 1567 obradował na Litwie, żeby zachęcić Litwinów do rozmów o Unii. No i dlaczego Polakom zależało, prawda, na tej Unii? No z prostej przyczyny. Chcieli kontynuować jakby ekspansję na wschód. Chcieli zdobywać majątki na wschodzie, nowe ziemie i tak dalej. Osiedlić się po prostu. I to poselstwo Dębińskiego przybyło i rozpoczęło negocjacje z Litwinami. Je prowadzono na zamku w Małodecznie. To był zamek należący do wojewody trockiego Stefana Zbarackiego, prywatny zamek. I tam w październiku 1667 roku przed królem i najważniejszymi Litwinami to poselstwo stanęło. I wystąpił w imieniu tego poselstwa ówczesny podkanclerzy korony, czyli zastępca kanclerza, drugi, można powiedzieć, najważniejszy człowiek w koronie, Piotr Myszkowski. I on wygłosił taką wspaniałą, obszerną mowę. To trudno byłoby ją dokładnie powtórzyć, bo mówił przeszło półtorej godziny, z pamięci zresztą. I przede wszystkim wezwał Litwinów do zawarcia Unii. Co obiecywał w zamian? Obiecywał w zamian korzyści w postaci stałej pomocy wojskowej przeciwko Moskwie. To było bardzo zręczne, no bo im właśnie nie wyszła kolejna wyprawa, zdobyta, zorganizowana ogromnym wysiłkiem, no on obiecuje, że korona pomoże. Do tego jeszcze obiecywał, że Polska nie będzie Wielkiemu Księstwu nic narzucać, żadnych rozwiązań unijnych, że one będą w zasadzie porozumienia omawiane. Poza tym stwierdził też, że podstawą przyszłej Unii, tych rozmów na jej temat, będą stare traktaty unijne i przywileje. Więc jakby nic nowego miano nie wprowadzać, co się zgadzało z postulatami ruchu egzekucyjnego. Nic nowego. Przy tym apelował na końcu do Litwinów, żeby przybyli na wspólny taki sejm, gdy król raczy ten wspólny Sejm Polski nie pozwolił. Litwini już na długi czas się zastanawiali, ale w końcu jakby odchodząc na bok sali dłużej, gdzie to się wszystko odbywało, naradzili się i stwierdzili, że zgadzają się na tę propozycję. No trudno było się nie zgodzić, jak właśnie znów się okazało, że sami sobie z Moskwą nie radzą. Po tym zgromadzeniu, prawda, z Polakami szybko pojawił się problem z opłaceniem żołnierzy, którzy stawili się na wyprawę, takich żołnierzy zaciężnych, którzy nie walczyli za darmo, z obowiązku, tylko za pieniądze. W tym samym więc Zygmunt August, król Polski, nie miał ostatniego wyjścia. Jako wielki książę litewski zwołał w tym samym obozie, w sąsiedniej miejscowości w Lebiedziowie, taki zjazd, jakby, rodzaj sejmu, tylko obozowego. W listopadzie 1667 roku. I tam, proszę Państwa, Litwini ponownie potwierdzili swoją wolę odbycia wspólnego z Polakami sejmu, gdzie sprawy Unii miały być
rozważany, a termin zwołania Sejmu Unijnego pozostawili do decyzji króla. Jakby znów potwierdzili wolę Unii. Okazuje to, jak zręcznie to poselstwo polskie trafiło jak w moment takich niepowodzeń kolejnych wojennych. No i proszę Państwa, król Zygmunt August, znów jako wielki książę litewski, taki najpierw Sejm litewski zwołał do grudnia. Zresztą tradycyjnie tam się Sejmy odbywały. Ten Sejm dość długo trwał, bo od maja do lipca 1568 roku, bo Litwini chcieli wszystko załatwić u siebie, zanim przystąpią do rozmów o Unię. A oni zdawali sobie sprawę, że te rozmowy nie będą łatwe, bo już parę razy za życia Zygmunta Augusta takie rozmowy usiłowali z Polakami prowadzić i najczęściej unikali ich, że tak powiem. Nie chcieli po prostu. I przede wszystkim na tym Sejmie w Grodnie Litwini po raz kolejny zgodzili się, trzeci, można powiedzieć raz, na wspólny zjazd z Polakami, ale prosili króla, aby on był przy granicach Litwy. Proponowali dwa miasta, Liw na Mazowszu, albo też mazowiecki Węgiel. Nie Lublin, tam gdzie później do Unii doszło. Im zresztą bardzo zależało, żeby to nie był Lublin, albo jakieś miasto bliższe Małopolsce. Po prostu chcieli mu jak najbliżej Litwy. I jednocześnie na tym Sejmie w Grodnie zwrócono się też do króla, aby on obiecał, że nie będzie poddawał ani w żaden inny sposób przekazywał majątków ziemskich na Litwie cudzoziemcom. Sami jakby zawczasu chcieli się też zabezpieczyć, żeby Polacy po Unii nie wykupowali majątków na Litwie. Też chciano zastrzec wszystkie urzędy litewskie, wyłącznie dla Litwinów. Też o to króla proszono. Podobnie zaczęto też prosić króla o też takie zachowanie ziemi i urzędów w Finlandii, o które Litwa właśnie z Moskwą walczyła, to jest inna sprawa, że zostawienie na boku. Zygmunt August zdawał sobie sprawę, że musi też swoje państwo litewskie przygotować do związku z koroną. Stąd w czasie tego Sejmu 1 lipca 1568 roku wydał taki ważny przywilej, że powtórzył w zasadzie stały przywilej z uzupełnieniami, znosił wszelkie ograniczenia w dostępie ludzi wyznających prawosławie do urzędów litewskich. Wcześniej coś takiego było. Tym samym całkowicie już i ostatecznie zrównał całą szlachtę litewską, komuna już miała przywileje takie same jak korona. I to no, nie było już żadnego zróżnicowania szlachty na Litwie. A stosunki litewskie, religijne zostały podobnione do korony. I ten Sejm w Grodnie też wybrał posłów, którzy mieli się na Sejm z Polakami budować. Litwini jeszcze myśleli, że ten Sejm będzie może w Liwie albo w Węgrowcu. Ale jak już tych posłów wybrali, to król im zakomunikował, że będzie to lub u nich spore mu niezadowolenie. Gdy się Litwini o tym dowiedzieli, że muszą się wybrać do Lublina, to oczywiście zaczęli narzekać, ci najbogatsi, między innymi Mikołaj Radziwiłł i Rudy też, że to strasznie daleko, oni nie mają pieniędzy i w ogóle komunikacja jest kiepska i tym podobne rzeczy. To gdybyśmy to zebrali, to mniej więcej by się zgadzało z ówczesnymi, dzisiejszymi narzekaniami na stan dróg i różnych takich sytuacji. Ale jednocześnie zaproponowali królowi, aby on wraz z nim wspólnie spotkał się przed tym Sejmem z Polakami. Zygmunt August się na to zgodził i zwołał taki zjazd do miejscowości Wochyń na Podlasiu. W tym zjeździe wochyńskim w zasadzie polskich podeczki historii ostrożnie nie mówią. Jakby nie wspominają. W każdym bądź razie tam Litwini z królem się spotkali w listopadzie 1568 roku. I omawiali taktykę, jaką przyjmą w Lublinie w rozmowach z Polakami. Tam też się bardzo szybko przekonali, że Zygmunt August będzie raczej reprezentował interesy zwolenników Unii. A oni tę Unię chcieli jak najbardziej odsunąć, albo w ogóle najlepiej nie przyjmować. W każdym bądź razie
zdecydowali się, że jednak na Sejm unijny pojadą, ale wymogli na królu wydanie przywileju, który król wydał 21 grudnia 1568 roku. Ten przywilej był bardzo krótki z Wołynia. Składał się ze wstępu i 6 artykułów. Przede wszystkim monarcha przyrzekał w nim, że będzie wyznaczał miejsce w przyszłości wspólnym Sejmu Polaków i Litwinów zawsze na pograniczu, w miejscu dogodnym dla obu stron. Na pograniczu, to trzeba w zasadzie gdzieś przy granicy polsko-litewskiej, żeby Litwinom było łatwo przyjechać. Obiecywał też, że nie będą w Lublinie podejmowane jednostronnie decyzje Unii. Czyli obiecał Litwinom, że bez nich żadnych decyzji w sprawie Unii nie będzie. Poza tym stwierdzał też, że Litwini do Lublina udadzą się dobrowolnie. W tym Lublinie nie będą podlegać żadnym urzędnikom koronnym, a jeśli się nie będzie podobało tam, jeśli nie będą zadowoleni z przebiegu rozmów, nie będą chcieli zawrzeć Unii, będą mogli swobodnie wrócić do domu. Poza tym gwarantował jeszcze zachowanie wszelkich praw, przywilejów litewskich, w tym integralności terytorialnej. Poza tym obiecał ostatnim tym artykule, że wszystkie dokumenty dotyczące Wielkiego Księstwa będą pieczętowane pieczęcią litewską. Mając tą obietnicę, ten przywilej wołyński króla, Litwini zgodzili się pojechać do Lublina, bo mieli obiecane, że wszystko będzie po ich myśli, a jak nie, to będą się mogli wycofać. No i proszę Państwa, rozpoczął się Sejm w Lublinie. Oni z tego Wołynia do Lublina się udali. Sejm lubelski pierwotnie był wyznaczony na 23 grudnia 1368 roku, ale jak to często bywało, szlachta zjeżdżała się powoli i zaczął się dopiero w styczniu 1569. Trwał bardzo długo, to był jeden z najdłuższych Sejmów w dziejach Rzeczpospolitej. Litwini przyjechali do Lublina w grudniu 1968 roku, jakby no, tuż przed tym oficjalnym rozpatrzeniem, dzień wcześniej. I ich takim niekwestionowanym przywódcą w tym Lublinie był ich ówczesny kanclerz i wojewoda wileński, czyli najwyższy urzędnik litewski ówczesny, Mikołaj Radziwiłł Rudy. No, przydomek Rudy brał się od najprawdopodobniej kolorów włosów. Poza tym jego takim drugim współpracownikiem był Jan Chodkiewicz, kasztelan wileński, marszałek wielki litewski, drugi co do znaczenia człowiek. I od razu się okazało, że od początku Sejmu Litwini dążą do zachowania równoprawnej pozycji wobec Polaków i bardzo uparcie bronią suwerenności Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na każdym, można powiedzieć, poziomie rozmów. Co więcej, wbrew temu, co często tak się sugeruje, pokazuje na różnych zdjęciach i ilustracjach, od początku Sejmu Litwini obradowali oddzielnie. W tym samym, co Polacy zamku, ale w innych komnatach. I żeby się komunikować z Litwinami, to zaraz na początku Sejmu 12 stycznia Polacy wybrali takich deputatów, których wysyłali zawsze do Litwinów. Co Polacy ustalili? Wysyłali deputatów do Litwinów, tam im komunikowano to wszystko, a w imieniu Litwinów odpowiadali w zasadzie dwaj ludzie. Mikołaj Radziwiłł Rudy i Jan Chodkiewicz, którzy zmajoryzowali całkowicie szlachtę litewską, która była zupełnie niewidoczna. Więc Polacy negocjowali z magnatami litewskimi, którzy Unii nie chcieli. I taki sposób procedowania zupełnie Polakom nie odpowiadał. Dlatego dość zdenerwowani, już 20 stycznia zwrócili się do króla, aby ten nakazał Litwinom sejmować wspólnie z Polską, czyli z koroną. Litwini robili wszystko, żeby tego uniknąć. Ostatecznie jednak król nakazał. 26 stycznia 1569 roku przyszli do wspólnej sali z Polakami, ale tylko jeden raz. Przyszli i w zasadzie znów ustami Mikołaja Radziwiła Rudego i Chodkiewicza powiedzieli, że oni będą negocjować z Polakami, ale na nic się nie zgodzą, jak to im nie będzie odpowiadać. Ogólnie rzecz biorąc.
Polacy, proszę Państwa, chcieli Unii na zasadzie wcześniejszych porozumień. Chcieli powtórzyć traktaty unijne z czasów króla Aleksandra Jeremczyka z 1501 roku, 1504 roku. Problem polegał na tym, że tak zwana Unia Mielnicka z 1501 roku była przez Litwę nieuznawana, bo warunkiem tej Unii była ratyfikacja na Sejmie Litewskim. A Sejm Litewski zresztą tej Unii nie ratyfikował. Więc Litwini uważali, że jej nie ma, więc nie ma o czym dyskutować. Unia z 1504 roku też im nie odpowiadała, więc oni twierdzili, że trzeba wszystko ustalać od nowa. Polacy na to odpowiadali, że jeszcze pewne regulacje wprowadził Sejm Warszawski z przełomu 63-64 roku, ale Litwini też uważali, że one są nieważne, bo ich delegacja z tego Sejmu wyjechała, a później Polacy sami pewne decyzje. Litwini uważali, że należy negocjować wszystko od początku, nie na podstawie starych porozumień, więc jakby negowali dotychczasowy dorobek unijny, można powiedzieć. Ostatecznie okazało się, że strona polska zaczyna się nieco łamać. A ściślej zaczęli się łamać magnaci polscy, czy tak jak wtedy nazwalibyśmy panowie, senatorzy, którzy opracowali taki kompromisowy projekt do przyjęcia dla Litwinów i 3 lutego przedłożyli go w Izbie Poselskiej Polskiej, żeby polscy posłowie, polska szlachta, zaakceptowała to wszystko. I ten projekt w dużym stopniu uwzględniał pewne postulaty litewskie, bo zagwarantowywał Wielkiemu Księstwu Litewskiemu odrębność państwową, ogólnie rzecz biorąc. No i okazało się, że Izba Poselska Polska ten projekt odrzuciła. Stwierdziła, że na to się zupełnie nie zgadzają, bo są po prostu Unii. I 5 lutego Polska Izba Poselska oświadczyła Litwinom, że Unia musi opierać się na starych przywilejach. Na tych z 1501-1504 roku. I to jest podstawa. Litwini tę propozycję polską wzięli do przemyślenia. Stwierdzili, że potrzebują dnia na zastanowienie się. Ostatecznie odpowiedzieli dopiero 2 dni później, że nie zgadzają się na żadne stare przywileje i argumentowali, że one są sprzeczne z prawami i wolnościami Wielkoksięstwa Litewskiego. Czym częściowo mieli rację. No i proszę Państwa, sytuacja taka była patowa. Polacy nie wiedzieli, co zrobić i zaczęli dość mocno dyskutować we własnym gronie. Nagle jakby nie wysyłając tych delegatów do Litwinów, tylko sami zastanawiają się, co zrobić. I wtedy z propozycją wyszedł biskup krakowski Filip Padniewski, który posunął tą sprawę nieco dalej. Mianowicie przedstawił kolejny projekt Unii, który mówił, że będzie można Litwinom przedstawić. On wymyślił, że to będzie nowy projekt, ale przedstawi się go Litwinom wraz z aktem Unii z 1501 roku i takim recesem, czyli postanowieniami Sejmu Warszawskiego z 1564 roku. Czyli nie będzie, że będziemy rozmawiać z Litwinami na zasadzie nowych ustaleń, ale jednocześnie pokaże się im stary. Takie wyjście troszkę, można powiedzieć, eleganckie, acz omijające problemy. Ten projekt ostatecznie jednak zakładał coś, co Litwinom nie mogło się podobać. Tam było jasno sformułowane, można to dosłownie zacytować, że powstanie państwo, które będzie jedno, nieróżne, nierozdzielne ciało. Którego to stwierdzenia później w postanowieniach unijnych ostatecznie nie było. Ale często się je cytuje jako unijne. A ono było tylko w propozycji Padniewskiego. Wspólny monarcha tego państwa jednego miał być wybierany na elekcje w Polsce i koronowany w Krakowie. Zakładano istnienie jednego sejmu i dla Polski i dla Litwy, a odrębny miał pozostać na Litwie tylko urzędnik. I obiecano też Litwinom, że nie będzie u nich wprowadzonej egzekucji dóbr. Ruch egzekucyjny miał kolejny taki postulat i chciał po prostu wszystkie dobra państwowe, nieprawnie posiadane przez różnych prywatnych ludzi, aby one do państwa wróciły. I zagwarantowali Litwinom, że tego nie będzie, no bo u nich dużo dość takich dóbr było, które nieprawnie posiadane. Poza tym jeszcze
obiecano, że ujednolici się monetę polsko-litewską, która była różna pod różnym problemem franka. I stwierdzono, że Polacy będą mogli na równych zasadach jak Litwini posiadać na Litwie majątki ziemskie i odwrotnie, Litwini w Polsce. No i proszę Państwa, Stany Litewskie w zasadzie z miejsca ten projekt odrzuciły, ale zostawiły sobie czas na odpowiedź i odpowiedź wystosowano 15 lutego, gdzie przedstawiono własny projekt litewski. I tam wyrażono zgodę na wspólną elekcję, ale miała się ona odbyć na granicy obu państw, żeby znów było tak, że wszyscy razem wybieramy na równych zasadach. Miała być zachowana odrębna koronacja wielkiego księcia w Wilnie. Czyli miała być koronacja w Krakowie, na króla i na wielkiego księcia w Wilnie. Zakładano też istnienie odrębnych parlamentów, czyli sejmów. I wspólne sejmy będą się zbierać tylko co jakiś czas i zajmować się polityką zagraniczną i obronną. Tak można powiedzieć. A decyzje tych wspólnych sejmów miały być ogłaszane odrębnie. Zbierać te sejmy wspólne miały się na przemian. Raz w Koronie, raz na Litwie, zawsze przy granicy. I Litwini godzili się w zasadzie na tą propozycję polską tylko w jednym punkcie, że może być wspólna moneta. Efekt tego był taki, że strona litewska, można powiedzieć, postulowała zawarcie ograniczonej Unii, będącej przede wszystkim trwałym przymierzem obronnym. I tyle. Całkowicie to się rozmijało z pomysłami Polaków, więc Polacy pomysły litewskie uznali za niemożliwe do przyjęcia. No i wychodziło na to, że w zasadzie sejm może się skończyć. I kluczowym momentem dla dalszych wydarzeń był dzień 28 lutego 1569. No, okazało się, że obie strony nie mogą dojść do porozumienia. I wtedy Litwini, taka delegacja na czele z dwoma najważniejszymi, czyli Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Janem Chodkiewiczem, stawili się u króla, jakby na jego prywatnych pokojach. I zastali w tych komnatach królewskich kilku senatorów polskich. Poprosili więc władcę o możliwość rozmowy na osobności. I tu ich Zygmunt August zaskoczył, jest to nie pierwszy już raz w czasie tych negocjacji. Stwierdził, że nie pójdzie z nimi na osobność gdzieś tam, w innych komnatach, tylko zgodził się rozmawiać z nimi w obecności Polaków. Kronikarze to opisują, że kronikarze, ludzie piszący relacje z Sejmu, że rozmawiał z Litwinami na stronie, po cichu, ale przy Polakach, w obecności Polaków. No i okazało się, że Litwini nie mogą nic z nim ustalić, a chcieli prawdopodobnie ustalić jakąś możliwość wycofania się z tych negocjacji, skoro się nie udają. Zygmunt August nakazał Litwinom, że nazajutrz mają się stawić na wspólne z Polakami rozmowy w jednej sali. Po raz kolejny, drugi raz. Czyli mają przyjść i koniec. I to, proszę Państwa, zbiło całkowicie strop Litwinów. Oni po tym najprawdopodobniej udali się na naradę. Dokładnego przebiegu wydarzeń po stronie litewskiej nie wiemy, ale nie znamy, ale na tej naradzie, prawdopodobnie za namową tegoż Mikołaja Radziwiłła Rudego, uciekli się do kroku radykalnego i ryzykownego. A mianowicie postanowili wszyscy po kryjomu wyjechać z Dublina. Czyli skoro się nie udaje, skoro wymusza się na nas jakieś spotkanie, a my go nie chcemy, to my wyjedziemy i wtedy nas nie ma. Tym samym uważali, że żadnej presji się na nich nie da. My w rzeźni, bo ich nie będzie. A uważali, że mogą wyjechać, bo król w Wohenu im to obiecał, że będą mogli. I bez wątpienia Litwini i Radziwiłł Rudy, który prawdopodobnie był tym, który wszystko jakby zorganizował, nie doceniali stopnia determinacji Polaków, a tym bardziej nie doceniali stopnia determinacji Zygmunta Augusta. I myśleli, że znów się wszystko rozejdzie po kościach. Oczywiście też ta ucieczka Litwinów, którą sobie zaplanowali, wynikała z ich rozpaczy. Oni się bali po prostu, że jednostronnie się ich zmusi do
skoro król też jest jej zwolennikiem. I Litwini wyjeżdżali z Lublina potajemnie w nocy z 28 lutego na 1 marca, bo to był ostatni dzień lutego 28. I proszę Państwa, ten potajemny wyjazd Litwinów udał się. Rzeczywiście w tajemnicy mi się udało wyjechać, ale zaskoczyli i rozzłościli Polaków niemożebnie. I przy tym także król. To był dla niego prawdziwy dyskonon. Bo on im kazał się stawić na wspólne rozmowy, a oni sobie pojechali. I co, proszę Państwa, się stało? No, zapanowała sytuacja bardzo nieprzyjemna dla Litwinów. Później Litwini w relacjach, jeden z Litwinów z Podlasia Sawicki pisał, że no, Polacy grożą rozbiorem Litwy i zostanie im tylko Ejszyszki i Mejszakowo. Nie do końca tak było, ale rozdrażnieni Polacy już 1 marca, czyli jakbyś dowiedziawszy się o tym wyjeździe Litwinów, opierając się na bardzo starych rozstrzeniach terytorialnych, jeszcze z czasów Jagiełła, ściśle Świdrygiełły, jego brata, zażądali od króla wcielenia do korony Podlasia i Wołynia. Tego, co tam prawda na tej mapie jako województwo wojskie i województwo podlaskie oznaczone. I Zygmunt August do tych propozycji się przychylił. I w wydanym 5 marca 1569 roku takim akcie inkorporował Podlasie i Wołyń do Polski. A później jeszcze 27 maja powtórzył przywilej dla Wołynia, rozszerzając ten Wołyń o Wrocławszczyznę. Tam ta Wrocławszczyzna też jest jako województwo podlaskie oznaczona. A później okazało się, że posłowie wołyńscy, którzy się tam stawili przed nim, 6 czerwca stwierdzili, że jak wcielił Wołyń i Wrocławszczyznę, to jeszcze powinien wcielić województwo kijowskie, bo będzie ich przed Tatarami usłany. I też to zrobił. Wcielił jeszcze 6 czerwca 1569 roku. Tym samym Litwini stracili to, co tu jest takim zielonym kolorem na tej mapie zaznaczone. I przeszło połowę swojego terytorium. To, proszę Państwa, pokazało im, że oni całkowicie przegrali tę ucieczkę. Że się to zupełnie nie udało. Co więcej, obradujący w Lublinie Polacy działali dalej. Bez udziału Litwinów ustalili warunki przyszłej Unii. Które zostały 24 marca już 1569 roku przez samego Zygmunta Augusta potwierdzone w tak zwanym przywileju kontumacyjnym, który był podstawą później Unii. W zasadzie niemal literalnie go powtórzono. Tym samym ten akt Unii był narzuconym aktem przez Polaków. Nie mieli z kim rozmawiać. W efekcie Litwini stwierdzili, że sytuacja dla nich jest trudna i Radziwiłł Rudy, który źle nimi pokierował, zrobił coś, co politycy często robią w takiej sytuacji. Stwierdził, że jest chory. Stwierdził, że jest chory i on nie może, ale zwołał zjazd do Wilna, bo stwierdził w listach, że on w tym Wilnie będzie, pojedzie do lekarza. Fakt jest, że rzeczywiście około 20 marca 1569 roku w tym Wilnie zjechali się najwybitniejsi panowie litewscy. I tam zaczęli radzić i zwyciężyła koncepcja forsowana przez Jana Chodkiewicza i poparta przez ówczesnego biskupa gdyńskiego Waleriana Protasewicza, że wyśle się specjalnych posłów na Sejm Lubelski i powróci do Rogowa. Skoro Polacy i król decydują bez Litwinów, no to lepiej jednak wrócić do stołu negocjacji. I posłowie z tego zjazdu wileńskiego na czele z Janem Chodkiewiczem w Lublinie znów się zjawili 5 kwietnia. Ale to była tylko taka delegacja. I tam Jan Chodkiewicz odczytał taki obszerny memoriał, w którym usprawiedliwiał potajemny wyjazd Litwinów. Bardzo mocno mgliście, tak? Ogólnie wyjechaliśmy, tak nie wiemy dlaczego, można powiedzieć. Poza tym dowodził niesłuszności inkorporacji do korony Podlasia, Wołynia. Jeszcze wtedy nie wiedział o Kijowszczyźnie, ale się wkrótce dowiedział. Najważniejsze jednak w tej jego deklaracji było to, że zgodnie z wolą tych panów zgromadzonych wcześniej w Wilnie wyraził gotowość ponownego podjęcia rozmów.
I Zygmunt August to wykorzystał. 26 kwietnia wydał uniwersał, który na 10 maja zwołał sejmiki litewskie, kolejne, które miały wybrać następnych posłów na Sejm Lubelski. Tym samym jakby na Sejmie Lubelskim stawił się nowy komplet posłów litewskich. Ten stary uciekł, a Unii miał decydować drugi. No i oni zaczęli wspólne z Polakami obrady. Te obrady polegały na tym, że Polacy przedstawili ten przywilej kontynuacyjny do zaprzysiężenia. Litwini zajęli się dość długo opieraniem się przed tym zaprzysiężeniem, twierdząc, że mu, jak oni stracą tereny, które im odebrano, to oni nie będą się jak mieli bronić przed Rosjanami. Bo tracą połowę wojsk. Do tej pory się nie mogą obronić, więc jak będą się bronić w przyszłości? Na co Polacy odpowiedzieli bardzo zręcznie, no to my wam pomożemy. Litwini żądali Francji pomocy. Polacy odpowiedzieli, no jak będziemy w jednym kraju, będziemy Unią, no to jest oczywiste, że wam pomoże. W efekcie, proszę Państwa, nie uzyskano nic ze strony litewskiej. Żadnych poważnych zmian. I obie strony ostatecznie doszły do zgody 29 czerwca 1569. Tej zgody by nigdy nie było, gdyby nie postawa króla, czyli Zygmunta Augusta, który Litwinów do tej zgody przymusił. Okazało się, że stanął po stronie Polski i stanął na gruncie tego przywileju kontynuacyjnego, że taka ma być Unia. Litwini, więc, proszę Państwa, nie mieli wyjścia i się zgodzili. Najpierw nastąpiło 1 lipca, czyli dniu powszechnie znany jako rocznica Unii Lubelskiej 1569 roku. Nastąpiła wymiana aktów Unii między Litwą, Litwinami a Polakami. Każdy się wymienił spisanym przez siebie jednobrzmiącym aktem. A następnie nastąpiło zaprzysiężenie tej Unii, począwszy od króla, później wszyscy urzędnicy koronni i litewscy. I po tym 1 lipca rozpoczęły się już 2 lipca obrady wspólnego Sejmu Polsko-Litewskiego. Pierwszego dzieje Rzeczpospolitej. No i tu, proszę Państwa, można się zastanowić, co się stało, co sprawiło, że do tej Unii doszło. No i można powiedzieć, że bardzo duży upór Polaków, którzy Litwinów po prostu do Unii zmusili. A zarazem nierozsądne postępowanie Litwinów, którzy się do tej Unii dali zmusili. Co jednak zdecydowało, że Polacy byli górą? Postawa jednego człowieka, czyli króla Zygmunta Augusta, który padł do tej Unii. I to jest, proszę Państwa, bardzo dziwna sytuacja, najdziwniejsza w całych rozważaniach na temat Unii Polsko-Lubelskiej. Bez względu, jak prawda, dzisiaj ją oceniamy, dobrze czy źle, czy porównujemy tam z innymi uniami, czy nie, to jest właśnie postawa króla. Dlaczego zdecydował się na Unię? Gdy on obejmował samodzielną władzę po śmierci ojca w 1548 roku, to okazało się, że on nie chce. Wcale go to nie interesuje. Wszelkie próby unijne odrzucał od razu i raczej wspierał takie dążenia utrzymania niepodległości Wielkiego Księstwa. Dlaczego to robił? Dlatego, że u Jagiellonów była już taka tradycja niemal rodowa, że oni obejmują władzę w koronie przez Litwę. Znaczy najpierw zostają wielkimi księżętami, a później Polacy, chcąc utrzymać, bo chcieli Unię z Litwą, wybierają ich na króla. I taka sytuacja była po raz pierwszy, można powiedzieć, z Jagiełłą. Po raz kolejny była z jego synem Kazimierzem Jagiellończykiem. Później Jan Olbracht na tradycyjnych zasadach, bo był, prawda, od razu po ojcu, ale już Aleksander Jagiellończyk w ten sposób właśnie objął koronę. Polsce, jego brat Zygmunt stary podobnie. Przez Litwę, przez Wilno do Polski. I później do Krakowa, gdzie się koronowali. I Zygmunt August też ten scenariusz chciał realizować. I sytuacja się zmieniła gdzieś w latach 60. Można powiedzieć. Nie wiemy za dokładnie dlaczego, ale już wtedy zaczął się przychylać do Unii. Zarazem popierać ruch egzekucyjny. To wiązało się z takim przełomem, prawda, w jego polityce. Nie do końca dla nas jasnym,
On go unaocznił wprost. Jak pojawił się na Sejmie pierwszym, kiedy jakby poparł ruch egzekucyjny, to ubrał się w polski strój i on takiego szarego koloru, jakby pokazywał, że jest jednym ze szlachty, takim szarym szlachcicem demonstracyjnie. I na Sejmie 63-64 roku przybyło poselstwo litewskie, które negocjowało Unię. A tego poselstwa stał Mikołaj Radziwiłł Czarny, przyrodni brat Mikołaja Rudego. I ten Mikołaj Radziwiłł Czarny w zasadzie musiał się już godzić na Unię, bo król do niej bardzo mocno dążył. A już jak był bliski, prawda, ustępstw wobec Polaków, to przyszła do niego bardzo szczęśliwa wiadomość, że jego brat stryjeczny Radziwiłł Rudy wygrał bitwę z Moskalami. No i wtedy stwierdził, no tak, radzimy sobie, no to wyjechał. Wtedy Polacy nic nie zrobili. Ale król dalej parł do góry. No i pytanie, dlaczego? Historycy tłumaczą to w ten sposób, że dlatego, że zdał serca szczęście i sprawę, że nie będzie miał pańskiego potomka. Skoro nie będzie miał, no to nie będzie mogła istnieć dalej ta unia personalna. A chciał utrzymać dalej więź między tymi oboma krajami. I wydaje się, że to jest jakieś wytłumaczenie, gdyby nie jeden dziwny taki moment. Król do końca swojego życia liczył, że tego potomka będzie. Co więcej, robił wszystko, żeby zabezpieczyć dynastii jakieś dobra na Litwie albo na pograniczu, które by były jej taką domeną prywatną. Co wskazuje, że ta kwestia potomka nie była taka jednoznaczna dla Zygmunta. Być może była istotna, ale nie jedyna. Coś jeszcze zdecydowało o tej Unii i wydaje się, że zdecydował czynnik moskiewski. Zygmunt August zdawał sobie sprawę, że Wielkie Księstwo Litewskie przed Moskwą się nie obroni. I można zaryzykować twierdzenie, że takim wielkim architektem tego porozumienia unijnego był największy wróg Zygmunta Augusta w tym czasie, czyli car moskiewski Iwan IV Groźny. Wywierając presję militarną na Litwę, przekonywał króla, że no, musi doprowadzić do jakiejś unii, że Polacy będą pomagać, bo inaczej Litwa zostanie podbita przez Polskę. I na tym chyba wystarczy zakończyć. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś tłumaczy, czy jest miejsce w Lublinie, gdzie to się dokonało? Czy była jakaś msza przy okazji podpisania tego? Tak, tak. Czy to było w katedrze lubelskiej? Nie, nie. Msza była regularnie na zamku, odbywała się w zasadzie codziennie. Jedni z nami przychodzili, drudzy nie. To zresztą była zawsze zabawna sytuacja, bo duża część wtedy tych uczestników tego sejmu to nie byli katolicy. Więc do tej pory, jak wstępnie się wspierają, co robili posłowie niekatolicy? No, kalwiniści na przykład, jeden Radziw, czyli Rudy, który był kalwinistą. Więc tak, duża część posłów korony i kalwiniści. I oni byli na rozpoczęciu sejmu, który rozpoczynała zawsze msza, i wiadomo, co robili w czasie tej. Rozmawiali po polsku. Litwa była na tyle skolonizowana, że to był język po prostu debaty. Tym bardziej właśnie ci szeregowi posłowie litewscy nie byli do niej dopuszczani. Więc jak któryś nawet nie znał polskiego, ale znał go słabo, to się nie ujawniło w żaden sposób. Zamek Lubelski do tej pory stoi. Więc jakby miejsce obrad mamy i powiedzmy co 10 lat tam się wszyscy historycy na zasadzie dużego spędu spotykają, więc kolejna rocznica Unii, prawda? I jest miejsce, gdzie ta Unia była, nie wygląda ta sala tak, jak wyglądała, ale no jest, można sobie tam oglądać. A jak historycy litewscy w ogóle postrzegają Unię właśnie tak negatywnie? To znaczy, coraz łagodniej można powiedzieć. Złośliwy zapisie bez długi Moskwa zagraża, ale chodzi o to, że początkowo jakby Litwini budowali swoją tożsamość narodową. Odbudowywali, można powiedzieć.
na kontrze wobec Polaków. Mało kto w Polsce wie, ale przez okresie międzywojennym mało kto. No, ludzie, którzy się interesują, wiedzą, ale przeciętny Polak nie zawsze. Stolicą państwa litewskiego międzywojennego było Kowno. Ale w konstytucji mieli zapisane, że stolicą jest Wilno, a Kowno jest stolicą tymczasową. Najważniejszym pomnikiem, oprócz pomnika Witolda Wielkiego w tym Kownie, był pomnik nosiciela książek. Czyli takiego chłopa, który szmuglował książek po kryjomu z Prus na Litwę po litewsku. On jakby wobec opozycji do polskiej szlachty odbudowali swoją państwowość. Tym samym negowali jakikolwiek dorobek unijny. Twierdzili, że to jest złe, zbawiło niepodległości i tak dalej. Taka narracja bardzo, bardzo długo trwała. Jeszcze w latach 80. pani profesor Juratek Jałpieny przyjechała do Krakowa, żeby sprawdzić specjalnie przywilej Unii Najstarszej, tej, prawda, między Jadwigą i Jagłowską. Czy tam rzeczywiście jest to słowo trudne poradzić? Stwierdziła, że jest. Narracja troszkę nie padła. Obecnie Litwini patrzą na Unię co inaczej, bardziej łagodnie, ale są duże grupy historyków, nie tylko polityków, które dostrzegają w tym jakiś tam aspekt kolonizacji, to nie mówię był. Taka jest prawda. Po prostu doszło do spolonizowania warstwy wyższej. Więc Litwini jakby ostrożniej oceniają Unię, mniej tak, prawda, jako wielkie, wspaniałe wydarzenie. Przy tym należy pamiętać, że Polacy też przesadzają. Należy pamiętać, że jeśli przed Unią korona była gdzieś pod względem rozwoju gospodarczego, jak to podkreślimy, na 6. miejscu w Europie. W środku. Na takim europejskim, mocnym średniaku. A zarazem z Litwą cała Rzeczpospolita spadła na poniżej 12. Gospodarczo jakby kraj się stał gorszy. Dlatego, że Litwa była gorzej zagospodarowana. Więc to też z punktu widzenia polskiego też nie jest tak jednoznacznie było wszystko pięknie. Wspaniale, nie był tak chyba nie jest. Czy Jadwiga zwała Jędrzejczyk litewski? Nie, broń Boże. Broń Boże i Jagiełło też nie znał węgierskiego. Stąd trudno mu się dziwić, prawda, to jest za pieniędzy. Więc no, pytanie, jak się porozumiewali. Po prostu. Proszę pamiętać, że językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego niemal do końca był pruski, czyli język dzisiaj najbardziej zbliżony do białoruskiego. To był oficjalny język. Oni się wymienili tymi przywilejami, stawili język pruski. To był bardzo taki duży tygiel językowy, dzisiaj powiedzieliśmy, narodowościowy. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma. Także panie profesorze, jeszcze raz ogromnie dziękujemy za bardzo ciekawy wykład.